Każdy dobiera, znaczy tak to jest, każdy z trenerów dobiera sobie ludzi, do których ma zaufanie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa pod względem charakteru. Oglądając ostatnie mecze, od jakiegoś czasu widzieliście panowie również, że wojowników tutaj nie ma. Przynajmniej nie pokazywali się na boisku. Są zawodnicy umiejący grać w piłkę, zawodnicy o, jak na naszą ekstraklasę, o dobrych i bardzo dobrych umiejętnościach czysto piłkarskich. Natomiast brakuje tutaj, ja nie wiem, czy zawodników, bo to się okaże, czy po prostu brakuje zmuszenia ich do pewnych określonych działań, czyli mówiąc krótko, do wojny na boisku. Do agresji, do waleczności, do po prostu no, piłka nożna to jest dla facetów. I jeżeli dołożą to, czego ja oczekuję, to te ich umiejętności na pewno nie są panowie na drugą ósemkę. Ja nie jestem od komentowania decyzji zarządu ani oceny, natomiast ja się nie boję niczego. A jeżeli chodzi o sprawę Tatka, to powiem panom tak. W momencie, kiedy dowiedziałem się, że jest taka opcja, że ze mną zarząd chce rozmawiać, pierwszy telefon wykonałem do Tadeusza. I powiedziałem, Tadek, jest taka i taka sytuacja, nie wiem, czy będę, czy nie będę, ale jest propozycja i jadę na rozmowę. Tadek mówi, szerokiej drogi, trzymam za ciebie kciuki. To była pierwsza rozmowa. Decydująca rozmowa była wczoraj. I jadąc, też zadzwoniłem do Tadka. I mówię, Tadek, jadę podpisywać umowę, najprawdopodobniej się dogadamy. Mówię, jak wygląda twoja sprawa? Moja sytuacja jest taka i taka, taka, taka. Mówię, okej, w porządku. Wszystkiego najlepszego. A jeżeli chodzi o sprawy, bo pewne rzeczy regulują również przepisy PZPN-u. I jednym z paragrafów, czy wymogów, może inaczej, zakazów, jest taka, że nie może być dwóch pierwszych trenerów. Na umowie, że ktoś ma wpisany w kontrakt pierwszy trener i przychodzi ktoś inny i również ma wpisany pierwszy trener. I nie mnie jest komentować, panowie, zrozumcie, sytuację taką czy inną. Na pewno możecie być przekonani, że nie ja chodziłem za tymi sprawami. Zresztą nigdy tak nie robiłem. W latach wcześniejszych, kiedy była ekstraklasa, tylko u mnie, to jeżeli był moment przerwy, to panowie, nawet na mecze nie chodziłem. Żeby nie pisano, że przychodzi, bo chyba tu będzie zmiana trenera. Tak to wygląda. Także pozwólcie, że nie ja będę komentował ocenę zarządu. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę się spotkać z zarządem czy z prezesem. Prezes powinien te wszystkie sprawy wyjaśnić. A czy to jest zakończenie pracy Tadka w Śląsku? Śmiem wątpić. Może to jest zakończenie na dzień dzisiejszy jako pierwszego trenera, ale wydaje mi się, że jest on osobą na tyle ważną w historii klubu, i że szkoda by było nie wykorzystać jego wiedzy, umiejętności i zaangażowania w tym klubie. Uważam, że w dużo dziedzinach życia dążymy do wąskiej specjalizacji i są zawodnicy, którzy grają tylko na jakiejś pozycji. I faktycznie dla mnie jest ważną rzeczą obsadzać ich
na takiej pozycji, po pierwsze, na której oni się najlepiej czują, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, na takiej pozycji, która jest najlepsza dla drużyny. I jeżeli nagle, przykładowo, a przykładowo Dudu strzela, grał na lewej obronie, mając duże inklinacje do gry ofensywnej, zupełnie nieźle wygląda na lewej pomocy. Jest bliżej bramki przeciwnika, łatwiej mu stworzyć sytuację korzystną do zdobycia bramki, dograć, a jednocześnie ma zabezpieczone tyły, gdzie niekiedy nie zdążył wrócić, biorąc udział w akcji ofensywnej. Jeżeli patrzymy w ten sposób na granie, to przykład tego zawodnika jest hipotetyczny, bo szukamy najlepszych rozwiązań. Ja nie znam trenera, który postawi gdzieś zawodnika na jakiejś pozycji, a ma lepszego na tej pozycji. Są różne rzeczy. Kontuzje, naciągnięcia, sprawy pozasportowe. I każdy trener jest, przynajmniej ja tak uważam, szczęśliwy, mając dwóch, trzech, czterech zawodników uniwersalnych. Nie na zasadzie zapchaj dziury, tylko uniwersalny. Zawodnik, załóżmy, pierwszoplanowy, ale który doskonale gra na pozycji numer 6, numer 8, przykładowo. Zawodnik kolejny super gra na pozycji numer 2 i numer 7, przykładowo, prawda? Także, no tak bym ci odpowiedział na to, no bo nie wyobrażam sobie, że ktoś nagle wystawia, robi chocki klocki, bo on mi się podoba. Albo on mi się nie podoba, to nie będzie grał. No to trzeba być szalonym, że to, że załóżmy, jak w życiu, jednego zawodnika jako człowieka lubię bardziej, drugiego mniej, ale to nie ma żadnego wpływu na to, czy on gra, czy on nie gra. On ma być dobry dla drużyny, on ma być potrzebny zespołowi i ma ten zespół wzmacniać. Przed nami dwa mecze i jeden mecz pucharowy, który daje nam grę, wygranie meczu z Zawiszą daje nam grę w półfinale Pucharu Polski. I dwa ważne mecze z Łęczną i z Podbeskidziem. I teraz, jaką ja mam wizję na transfery? Panowie, ja jestem tutaj w sytuacji, trzeci raz przychodzę do mojego klubu, do mojego, bo jestem wychowankiem tego klubu, od Łebka. Tutaj na tym boisku uczyłem się paru rzeczy i wiem, jak to wszystko tutaj funkcjonowało, funkcjonuje i co się dzieje. I teraz za każdym razem przychodziłem w sytuacji bardzo niekorzystnej. Mając takich zawodników, jakich miałem. Za pierwszym razem 7 punktów, ostatnie miejsce. Dzisiaj na razie punktów 16, ale miejsce również ostatnie. Poprzednim razem, przedostatnim, znaczy w środku, zespół po 5 porażkach, po awansie za ten zespół. I teraz nie myślę, powiem szczerze, nie myślę na razie. Chociaż telefonów wczoraj miałem już, telefon mi się zapalił od menadżerów. Wszyscy mają fantastycznych zawodników, prawie najlepszych. Jeden mówi, mam trzech takich, jakich w Polsce nie ma, żeby tylko brać. Dla mnie liczą się po pierwsze, oczywiście umiejący grać w piłkę, ale liczy się charakter tego zawodnika. Ja muszę wiedzieć, co ten zawodnik sobą reprezentuje. I przykładowo powiem tak. Szukali gdzieś tam ludzi, Brazylia, Kuba, Argentyna, Kolumbia, inne historie. A mamy tutaj niedaleko różne nacje. I na przykład wiadomo, że na przykład Serbowie czy Chorwaci to już są ludzie z charakterem.
że jak wychodzi, to się będzie bił. Bo on nie lubi przegrywać, tak samo jak ja. Nie lubi przegrywać. Zawodników dobrych jest dosyć w różnych ligach. Trzeba umiejętnie to poszukać. Jeżeli chodzi o koszty, nie najwyższy. Następna sprawa. Generalny przegląd okolicy. Panowie, kolejny dla mnie skandal. Nie wiem, czy Zbyszek Mandziejewicz zdoła to uratować. Jest... Aha, od razu odpowiem. Wrócę tą sprawę do sztabu szkoleniowego. No panowie, Mandziejewicz, kurde, to robił w ślizgi na pachwiny, nie? I grał w Lanka. No ma charakter taki, facet grał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Potrafił złapać swojego za gardło, wywrócić na boisku, jak ten nie robił, o co chodzi. I takich ludzi ja potrzebuję. Oprócz tego, że umiał grać w piłkę i mi to przekazać. Jest zawodnik pod tytułem, prowadziłem teraz zespół fotohigieny, przyjechały Polkowice. Dżazga. Krzysiu. I tak, 2 lata temu Zbyszek go proponował do Śląska. Facet strzelił w tym czasie, w pierwszym sezonie wtedy, 34 bramki w czwartej lidze. Awansowali po ostatnim meczu z Fotofigieną, ma tych bramek strzelonych 20 w połowie sezonu. I idzie do Wisły, najprawdopodobniej. No kurczę, gdzie my jesteśmy? Śpimy? Bierzemy chłopaka. Nie wiem, czy się uda to odkręcić. Raczej nie, bo on już gdzieś tam podpisał, wczoraj była z nim rozmowa, podpisał z jakimś menadżerem z Krakowa. Nie miał nikogo. Następna sprawa. Arek Reca. Ze Świnoujścia. W Wiśle Płoc jest. Dostał się do reprezentacji młodzieżowej. Flota wycofała się z rozgrywek. Nie życzę nikomu takiej traumy, jak oni tam zrobili, że nawet nie chcieli zrobić upadłości ugodowej, tylko od razu upadłość likwidacyjną zgłosili. Chłopak 1,87-6, skrzydłowy, lewa noga, 20 lat, do Śląska. Ja go zgłaszałem. Dzisiaj asysty, bramki, Wiśle Płoc. I nie mam tutaj pretensji personalnie do nikogo, tylko po prostu trzeba wierzyć. Jeżeli się kogoś proponuje, no to sprawdźcie go przynajmniej. Z tym, że akurat z Arkiem może była taka sytuacja, że ten jego menadżer nie bardzo, bo ja od razu mu powiedziałem, słuchaj, stary, na pieniądze nie licz, jeżeli chodzi o menadżera. Możesz sobie podpisać umowę taką, że jak zawodnik będzie odchodził wyżej, czy gdzie indziej za granicę, dostaniesz prowizję. I koniec. Bo taka była sytuacja również finansowa. Trudna sytuacja w Śląsku i chwała tutaj ludziom, że dzisiaj zawodnicy dostają pieniądze dzień przed, a nie dzień po. I to jest między innymi gwarantem tego, że wytrącone zostały wszelkie atuty zawodnikom odnośnie dyskusji na temat pieniędzy. Regulamin jest taki, jaki jest i nieważne, czy on jest surowy, czy niesurowy, najważniejsze, że będzie przestrzegany, bo nikt nie może się od tego odwołać, że jak kiedyś bywało, masz potrącone 100 zł, no to niech pan mi odpisze z tego, co pan mi zalega. Nie? Michał gdzieś powiedział, probierz, takie zdanie, że puchary dla polskich klubów to jest pocałunek śmierci. I tak jak powiedziałem wcześniej, umiejętności tych zawodników predysponują ich do gry w pierwszej ósemce. Umiejętności indywidualne, czysto piłkarskie. Natomiast homontek jest w księgi Ginesa. I jego optymalny pułap grania to była czwarta liga, czy okręgówka, prawda? A z piłką zrobił wszystko, bo tu nie chodzi o to, co potrafię zrobić, tylko co potrafię sprzedać na boisku. Bo w piłce nożnej, wbrew pozorom, panowie, z nazwy jest piłka nożna, a najważniejsza jest głowa. I szybkość myślenia, oceniania,
wyciągania wniosków, robienia wyborów na boisku jest podstawą. A nogi najważniejsze są w boksie, żeby uciekać. Także ci zawodnicy mają umiejętności takie, jakie mają, wystarczające. I do tego, panowie, jest tu grupa inteligentnych chłopaków. Inteligentnych, podkreślam, mądrych. Bo przykładowo w jakichś tam dawnych czasach dla większości panów prehistorycznych był taki zawodnik pod tytułem Kazimierz Dejna. Że się z niego śmiali, jak mu zrobili test na inteligencję, to od 0 do 100 miał minus 30. Ma pomnik i wszyscy na niego mówią pan profesor. Bo on wychodził na boisko i był profesorem. I to jest najważniejsze, jak potrafisz reagować na boisku i co potrafisz zrobić na boisku. I jeżeli włączymy do tego wszystkiego jakąś taką kooperację pozytywną między nimi, no to panowie, jest to zespół na pewno na górną połówkę. No nie wiem jak to jest, panie redaktorze, bo dzisiaj szedł z treningu Pawelec. Zobaczymy, coś mu tam szczyknęło. Nie mogę powiedzieć, dzisiaj mieli zupełnie inny trening, jutro mają inne treningi niż może sobie wyobrażali. Dla mnie trening piłkarzy w sezonie to jest trening w interwale i cały czas walka, walka, walka z piłką, granie. Bo warunki meczowe. No to nie ma tak, że sobie staniemy, będziemy pan do pana, pan do pana, pan do pana. Pan z panem walczy, a nie, że pan do pana. Na boisku, jak nie walczysz, to przegrałeś. I mam nadzieję, że uda mi się przekonać tych chłopaków do tego, że przyjmą to jako swoje. Dodam, że wczoraj mieliśmy spotkanie takie godzinne, tutaj wieczorkiem. Przedstawiłem im, jak ja to widzę, naszą współpracę. Co to jest, jak ja uważam, jak powinien funkcjonować zespół, co to jest zespół i jakie rzeczy muszą być przestrzegane w kolektywie. Następnie prosiłem pana doktora Janusza Słupińskiego z Akademii Wychowania Fizycznego w Wrocławiu, Zakładu Psychologii. Zawodnicy zrobili taki teścik, socjometrię. Polega to na tym, że pozwoli mi to w bardzo krótkim czasie dowiedzieć się, co jest w zespole. Mam nadzieję, że podeszli do tego poważnie. Widziałem te ankiety, jedną czy drugą. I te informacje dla mnie są bezcenne, ale podkreślam, to są informacje dla mnie i im to przekażę. Nie imiennie, a jak wyglądają jako ekipa. A pozwoli mi to zaoszczędzić przynajmniej kilku tygodni pracy z nimi i jakiegoś tam jednego czy drugiego zgrupowania, gdzie jesteśmy cały dzień ze sobą, żeby poznać, jak oni funkcjonują między sobą. Tutaj mają mi przedstawić. Oni muszą się poczuć odpowiedzialni za to, co robią. I trzeba im w tym zaufać. Zaproponowałem im również, żeby każdy z nich jego zdanie w systemie 4-2-3-1 czy 4-1-4-1 czy 4-4-1-1, jak chcą, przedstawili jego zdaniem najmocniejszy skład. Niech się poczują również zmuszeni do myślenia na ten temat. Nie tylko, że przychodzą i od myślenia to jesteśmy my, a oni tylko mają to zrobić. Muszą się czuć przymuszeni najpierw, jeżeli o tym nie myślą, przymuszeni do tego, żeby myśleć, co mają zrobić, co mogą zrobić, żeby było lepiej. Wierzcie mi, oni mają dotąd tych przegrywanych meczy, nie wygrywanych meczy.
i spotkań, tłumaczenia się, jak każdy. Każdy miałby tego dosyć. I przychodzi w pewnym momencie taki moment, że jeden ma odporność dotąd, drugi dotąd, a potem już mu jest wszystko jedno. I moim zadaniem jest niedopuszczenie do tego, że jest im wszystko jedno na dzień dzisiejszy. Mają chcieć wygrywać i wierzyć, że tak będzie. Bo jednych, i oni muszą to uwierzyć, że stać ich na to, bo jednym z takich, no też jest slogan, no, dla mnie nie jest to slogan, ale najważniejsze to jest chcieć, bo umieć to się można nauczyć. Ale jak nie chce, czyli nie dopuszczamy do tej sytuacji, że już jest im wszystko jedno. Jeżeli to zrobimy razem, to uważam, że będziemy jeszcze mieli, panowie, dużo radości z tego, że zespół wygra w końcu jakiś mecz.